Drogie ukochane, umiłowane popiczanki, nagrywam dla Was ten króciutki filmik na statku płynącym przez Morze Jońskie. Noc jest, północ minęła, a mnie przyszło do głowy, że warto do Was, moje ukochane pochwiczanki, nagrać króciutki filmik z takim maleńkim przesłaniem. Drogie ukochane pochwiczanki, bardzo często żyjecie w przekonaniu, że ten seks to jest taki fizjologiczny, to jest taki naturalistyczny, że tam nie ma nic romantycznego. Drogie ukochane pochwiczanki, ja chciałbym Wam powiedzieć, że w pochwicy nie ma nic romantycznego. Pochwica jest strasznie cielesną chorobą. To jest strasznie cielesna. Mimo że przyczyna pochwicy wcale nie leży w pochwie, tylko że zupełnie gdzie indziej, czyli właśnie w tej Waszej duchowości, to ta pochwica wcale nie jest ani romantyczna, ani duchowa, ani nawet logiczna. Ta Wasza pochwica to jest strasznie fizjologiczne, bolesne przeżycie i to jest dolegliwość. Tak, fizjologiczna, że większość z Was jest święcie przekonana, że to jest, że przyczyna leży w pochwie. Nie, ta przyczyna nie leży w pochwie. Ona jest fizjologiczna, ale Wasza miłość do romantyzmu, miłość do głębokich uniesień, do wyobrażania sobie, że ten seks jest taki bardzo zwierzęcy, powoduje, że pochwa Was gryzie. No może nie pochwa, ale te mięśnie, które się tak zaciskają. Dlatego, drogie ukochane pochwiczanki, chcę Wam powiedzieć, że w pochwicy nie ma krzty duchowości. To jest czysta fizjologia. Duchowość jest w miłym i serdecznym podejściem do swojego ciała. To tak przy okazji, żeby nie było wątpliwości, jakie jest moje stanowisko, a nie Wasze. To Wam się wydaje, że fizjologia jest strasznie fizjologiczna, a duchowość to z tym nie ma nic wspólnego. Dobra, drogie ukochane pochwiczanki, płynę dalej. Dobranoc.